Cześć, siemano mordeczki, z tej strony Dadori, tam w pierwszym odcinku z Minecrafta, z serwera, bo tamten się rozpadł, więc na tym serwerze już robiłem jakieś tam live'y, to chyba ze 3 w 2 dni, przedwczoraj i przedwczoraj, w sumie spoko. I tak wygląda mój dom, to jest moja kaplica. Przynajmniej to nie miała być kaplica, ale tak wyszło, bo samo na początku był sam ten budyneczek mały, bez krzyża jeszcze. No i tak jakoś powstał pomysł, bo mówili, że to wygląda jak kaplica. No i to tak zostało, że to jest kaplica, więc oprowadzę was dzisiaj po moim domku, także czekajcie, wejdźmy sobie od początku. Krótki odcineczek, tylko oprowadzę z po moim domku, zobaczycie co się stało na live'ach, co w sumie robiłem na live'ach, więc wchodzimy sobie tutaj, mamy tutaj obudowane wszystko, mam tutaj krówki, potrzebowałem do enchanta. No i w sumie wczoraj poza live'em jeszcze równałem tutaj tą wysypę, bo była taka krzywa, ją wyrównałem, jest taki kwadrat teraz. Dobra, i w sumie zacznijmy sobie. Tak, tutaj jest Święta Wyspa Dadora, tak jest. Tutaj jest zejście do mojej kopalni, więc tam nie będziemy wchodzić, bo tam nie ma nic ciekawego, kopalnia po prostu. Jaskiniowcy pozdrawiają, bo że święty. Widzicie, 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 już mi robią trolle jakieś. Okej, idziemy na dół sobie, no pójdziemy na dół. Tutaj schodzę sobie po schodkach, tutaj mam znowu wejście do mojej jaskini, to samo w sumie, tylko że tutaj żeby było szybciej. I tak, tutaj mamy moją automatyczną farmę zboża, tutaj mamy moją przepalarnię wraz z całym magazynem w sumie, dobra. Więc tu mamy takie itemy, mam trochę diaksów już mam, bo mam kilofy, pokażę wam jakiego miałem farta, w ogóle 2 kilofy zenchantowałem na 30 i mam takie same. Zresztą 3, szczęście 3, wydaje na 4 i to mam taki sam. Wszystko wychodziło z tego enchanta, bo tutaj mam enchant. Także w sumie to na tyle stąd. Tutaj jeszcze mam portal do netheru. Taki większy, ale nie chcę się tam tepać, bo to cofam się nie w moim domku, więc to działa. Czy powinno działać, jak nikt nie zepsuł? Chyba nikt nie zepsuł, patrzcie, działa. Wszystko sobie tutaj. Ta woda spycha wszystkie te itemki i lecą one tutaj do tych hoperów i z tych hoperów lecą tutaj. Więc fajnie to działa. Taka prosta farma, więc to w sumie na tyle i tutaj jest większa część tego co mam w sumie najbardziej potrzebnego, czyli enchant, nether, magazyn, żarcie jeszcze jak się znajdzie, nie? Więc tutaj jest taki mój pokoik przetrwania. I jeszcze mamy drugi budynek, który budowałem też na live'ie. A to jeszcze mamy moje schody, które wszyscy mówią, że są krzywe schody, ale one są bardzo proste schody. I tutaj mamy taki punkt widokowy, jeszcze tutaj nic nie ma, nie wiem czy coś tutaj będzie, bo w sumie jest za mało miejsca. I mamy tutaj drugi budynek, który też wygląda jak kaplica. Fajna kaplica, więc wchodzimy sobie do niego tutaj. I on jest w sumie cały pusty, nic tutaj na nim nie ma. Tu mamy dziurkę, a właśnie jeszcze miałbym pokazać, nie wiem czy teraz wyskoczy. Tutaj zacząłem łatać to dirtę, bo on jakby lewitował i chcę go sobie zrobić jakby na wyspie tak dokładnie. Ale to wymaga dużo dirta, a ja nie mam tego dirta. Jeszcze jest burza, dobra. Więc tym się zajmiemy kiedy indziej, ale na razie idziemy do środka. Także tutaj jest pusto, nic nie ma, jest tylko szkło. Tam nie ma nic też. Tutaj mamy już pierwsze piętro, to jest parter i tutaj mamy też nic. Tutaj mamy po prostu punkt widokowy ze szybami, bo tam nie było szyb. Nie wiem co już tutaj zrobić jeszcze, czy zrobić jakiś magazyn, to mamy wejście na dach i tak wygląda w sumie dach. Tam jest w krzyż. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Czy w sumie chyba na tyle, no co ja mam jeszcze wam pokazywać? Mogę wam pokazać. Wszyscy w sumie mieszkają gdzieś daleko, tam jest jakaś wyspa osiedlona, Maskara. Tam mieszka Michał chyba z Maskowską i Marusi w sumie, no, Poponika będę na nich mówił. A reszta nie wiem gdzie mieszka, gdzieś tam cholera daleko, Arma gdzieś mieszka gdzieś w tamtych regionach chyba, coś takiego. Nie wiem, ale wiem, że daleko wszyscy mieszkają, więc nie będę latał teraz i wam pokazywał tego, gdzie wszyscy, ale fajne pióry, mieszkają. To w sumie na tyle z tego odcinka. Jak chcecie jeszcze live'y, bo nie będę robił jakieś live'y, ale nie wiem czy jeszcze w tym tygodniu. Mi się wydaje, że w weekend jakieś będą. Bo w tygodniu nie mam czasu za bardzo robić live'u, więc w weekend, piątek, sobota, niedziela, może coś takiego zobaczymy. Więc żegnam się z wami serdecznie, dzięki za oglądanie, yo.